Witam wszystkich serdecznie. Taki krótki filmik o tym, jak dogrzać silnik. Czyli ja zastosowałem dwa rozwiązania. Jedno to jest taki pad grzewczy. Ten chyba ma 300 W, jak mnie pamięć nie myli. I tutaj jest w nim zabudowany czujnik temperatury, który powinien to wyłączać. Tylko że z doświadczenia już wiem, że to nie działa jak powinno i w kolejnej, no później pokażę, jak to rozwiązałem. To jest jedno rozwiązanie, a drugie rozwiązanie to mam taką pompkę, ona jest wpięta w mały obiekt, czyli za, to jest termostat, tutaj pod termostatem jest wpięty ta pompka i ona idzie do kabiny. Jedyną i bardzo dużą wadą jest to, że musi być otwarta nagrzewnica kabinowa, bo inaczej będzie non-stop wywalać zabezpieczenie termiczne, które na dzięki Bogu działa w tej pompce, chyba przy 60 czy 75 stopniach, więc urządzenie jest bezpieczne, bo mi się zdarzyło zapomnieć odkręcić ogrzewanie, a urządzenie działało, jak to się mówi, i się nie zjarało. Po kilku godzinach takiego ogrzania, jak wie się, że gdzieś się chce pojechać, to silnik idzie tak nagrzać, że powiedzmy połowa dystansu normalnego wystarczy, żeby odpalić silnik. Jedyną wadą, przynajmniej u mnie, jest taka. Teraz nie jestem pewny, gdzie jest ten czujnik, bo to mam tak zasyfiały wszystko. Gdzieś tu jest jeden czujnik temperatury, chyba tu. Nie wiem, czy będzie widać. Tu jest jeden czujnik temperatury, a drugi czujnik temperatury jest gdzieś tutaj na tym kabelku. Przepraszam, że tak obracam kamerę, że raz jest tak, raz jest tak. Jest tutaj, na tym kabelku. Tam pod tą rurką. Jeżeli mam nagrzany mały układ i odpalam silnik, silnik źle odczytuje temperatury i źle podaje mieszankę. Czyli nieraz trzeba zakręcić raz, zakręcić drugi raz, żeby ta woda się cała wymieszała przez blok, uśredniła się temperatura, wtedy auto fajnie pali. Ten sposób fajnie działa. Ja chcę się szybko odszronić auto, bo można odpalić samochód i jeszcze włączyć sobie to, przez co jeszcze szybciej samochód się nagrzewa. A teraz wróćmy do tego. Troszkę se nadeptałem, ale damy radę. Okej. Jesteśmy pod samochodem. Przepraszam, że będzie do góry nogami, ale niestety też nie mam lepiej. I tak, jest miska olejowa. Jak widać, jest to całe zaciaprane silikonem. Czemu jest zaciaprane silikonem? Bo ten klej, który jest normalnie na tym padzie grzewczym, nie dał rady. Jak widać, miska ma takie ryflowania i ta powierzchnia styku jest mała, bo to jest takie ala okrągłe. No i trzeba było to wkleić na silikon, żeby to działało w miarę ok. Ale później w trakcie testów i po sprawdzaniu kamerą termowizyjną, nie jestem w stanie chyba teraz tutaj drugą rękę wziąć, ale może się mi uda. Powiedzmy, tu są elementy grzewcze odtąd, a tutaj jest ten włącznik termiczny. I temperatura nie zdążyła dojść tutaj do tego wyłącznika termicznego, a to miało ponad 100 stopni. Grubo ponad 100 stopni. Dlatego sobie pomyślałem, a dobra, skoro ty nie odczytujesz temperatury, to wziąłem zaś jeden płat blachy, wyciąłem tutaj taki wypustek, że ta temperatura stąd idzie na ten wyłącznik termiczny. I teraz jest to bezpieczne i fajnie grzeje. I nie przegrzewa się. Więc idzie to zrobić, ale trzeba niestety podziabać. Możliwe, że jakby ktoś miał płaską miskę olejową, to by działało lepiej, bo to ciepło by się lepiej rozprowadzało. Niestety z racji tego, że ja mam to wszystko takie zaokrąglane,
nie działa to tak, jak powinno. Więc jak to się mówi, idzie to zrobić, ale jest zabawka. No, tym bardziej jak się robi z poziomu zero, jak teraz, że jestem na ziemi. Więc jak to się mówi, idzie, ale jest to troszkę męczące. Druga rzecz to jest zasilanie. Ja mam to tak zrobione, że mam po prostu w atrapie pochowane kabelki i warto sobie je dodatkowo zaizolować, żeby się nigdzie nie przetarły i dobrze je poukładać. Raz zapomniałem ją schować, ona sobie tak po prostu dyndała, nie? I tak sobie dyndała, że troszeczkę mi bolca zjadło. Życie. I chyba musiałem wywiercić otworek na bolec uziemiający. Niestety ten patent, co tutaj jest w środku, nie uwzględnia uziemienia. I to musiałem jakoś jeszcze chyba w środku zmodyfikować, żeby uziom działał, mimo że niby go nie ma. No i to sobie tutaj tak wsadzam. Czego nie widać, tego nie żal, nie? A druga rzecz, drugą wtyczkę mam gdzieś tutaj, o tak. Mam normalnie pod maską, bo jest krótki kabelek. I tak to wygląda. Nie powiem wam, co to jest za model, albo coś, tego jest od groma na internetach. Ale zawsze dobierajcie sobie moc do pojemności silnika i do czasu, jakim chcecie grzać. Osobiście polecam małe moce. Aha, tu jeszcze jest zabezpieczenie do tych bolców, do tej wtyczki. To tutaj sobie jeździ na kielichu i jakoś nie chce wypadnąć. Za dobry samochód. Żartuję. Dopieszcie sobie dobrze pompkę. Najlepiej im mniejsza, tym wolniej grzeje, tym bardziej to ciepło powoli się przewija przez cały silnik i nie robi tak, że na przykład tutaj mamy 40 stopni, a tutaj mamy dalej 0, bo tak jak było wspominane, może to doprowadzić do uszkodzenia silnika, więc jest wskazane, żeby była mała moc, żeby pomału to grzało. A druga rzecz, po kilku latach, bo to już mam chyba z 4 lata, w końcu mam rozwiązanie, żeby tutaj się wpiąć do małego obwodu po części i wpiąć się tutaj za chłodnicę. Taka ciekawostka, czemu to ja mam tak polepione. Miałem 2 razy z rzędu, że mi kuna poprzegryzała przewód. No i się wkurzałem, jak chce się przez to przebić, to musi się przebić przez 2 cm taśmy klejącej. Chyba już jej to nie smakowało. Więc jak ktoś chce sobie szybko zabezpieczyć przewód przed kunami, niech weźmie po prostu zwykłą taśmę do pakowania paczek, owali sobie przewody, później sobie tylko pozabezpiecza, żeby się nie rozwijało, jest z bani. Taki mały lifehack. No i wracając do głównego tematu, ja sobie tą pompkę zrobię, że ona będzie działała, powiedzmy, odtąd, tutaj, co jest przy bloku. Chyba rurka pójdzie tyłem, tu będzie trójnik wstawiony i będzie grzało przez cały blok silnika. Przez co silnik będzie miał równiejszą temperaturę i równie się będzie nagrzewał. Ale to jest plan na przyszłość, a tych planów mam dużo. Nic. Dziękuję bardzo za obejrzenie. W razie pytań co do tego wynalazku chińskiego, jak to się spisuje, dajcie znać. A nie, jest tutaj na bolec. Widocznie jakiś inny wynalazek miałem, co nie było na polca. W razie pytań piszcie śmiało. Lajki, subskrypcje, polubienia, dislajki. Dislike równa się komentarz, czemu jest dislike. Piszcie, pytajcie, subskrybujcie, polecajcie. Na razie. Dzięki, cześć.